Kochani, pamiętacie tekst wprowadzający do drugiej części? To by nie pamiętał. Ten tekst znamy, prawda? Napawa nadzieją ten tekst? A kto zapomniał? Komu trzeba... Może komuś trzeba przypomnieć, co to był za tekst? Idę przygotować wam miejsce. Niech się nie trwoży, tak. Idę przygotować wam miejsce. 14 rozdział Ewangelii Jana. A po jakich słowach te słowa padają? Co było wcześniej? W jakim kontekście pojawiają się te słowa? Mhm. Czasami warto umieścić słowa w kontekście, żeby zobaczyć głębszy sens. No szybko Biblię bierzemy, sprawdzamy. Dobrze, po jakich słowach to pada? Mhm. Taki bliższy kontekst troszkę. Mhm. Przyłapałam się na tym, że kojarzyło mi się, niech nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga, wiemy w nie wierzcie. Jakby to były słowa ciągnące się po słowach, kochani, jestem z wami, jesteście wspaniali, nie bójcie się, Duch Boży mieszka w was i pośród was będzie, nie trwóżcie się, idę przygotować wam miejsce, to wszystko, ta trwoga, która jest, to będzie spoza was, to nie martwcie się. No widzicie, w jakim kontekście te słowa padają? Wcale nie takim. Wcześniejsze słowa Pana Jezusa są: duszę swoją za mnie położysz, zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Zanim trzykroć zapieje kogut, trzy razy się mnie zaprzesz, Piotrze, a mówisz, za mnie duszę położysz? Co ty mówisz, człowieku? Gdybyśmy mi mieli przekazać komuś takie poselstwo. Ty nie wiesz, co ty mówisz. Ty jesteś w ogóle jak obłąkany. O czym ty myślisz? Nie myślisz o ziemskich sprawach, o duchowych sprawach. Myślisz o ziemskich. Prawda? Prawda? Niesamowite. Pan Jezus mówi: Piotrze, nie wiesz, o czym mówisz. Nie znasz głębokości swojego serca. Nie wiesz, że za chwilę przejdziesz najgorsze chwile swojego życia. Nie minie doba, a będziesz umierał ze strachu. Będziesz przerażony, będziesz rozgoryczony, będziesz czuł obrzydzenie do siebie. Nie będziesz chciał w ogóle myśleć o tym, kim ty jesteś. Będziesz chciał zniknąć, będziesz chciał się zakopać pod ziemię, żeby nigdy tego cię nie było na świecie. Nikim bardziej nie będziesz gardził jak sobą. Do nikogo innego nie będziesz czuł większego wstrętu niż do siebie samego. Ale nie trwóż się. Nie trwóż się. Niech się nie trwoży serce twoje, Piotrze. Wierz w Boga i we mnie wierz. Teraz to mi, powiem szczerze, że mi się gardło ściska. Przeżywaliście takie chwile, kiedy czuliście do siebie takie obrzydzenie, że nigdy więcej nie chcecie patrzeć w swoje lusterko, w swoje odbicie? Taki wstyd, takie upokorzenie. Przeżywaliście kiedyś taką chwilę, kiedy ja już więcej tam nigdy nie pójdę, ja już tam ust nie otworzę, oni mnie tam nigdy nie zobaczą. Nie chcę, po prostu nie, absolutnie, absolutnie. I wiecie, w drugą stronę. Mieliście takie chwile? Powiem wam, że nie wierzę, że istnieje jedna osoba na tym świecie, która takiej chwili nie przeżywała. Bo żyje na grzesznym świecie. I diabeł zrobi wszystko, żeby nas usiedlić, żebyśmy my w taką rozpacz wpadli i nigdy z niej nie wyszli. On się tym napawa. Ale Bóg do takiego człowieka mówi: nie bój się, wierz we mnie, nie poddawaj się, ufaj cały czas. On nawet to wcześniej mówi, zanim tą chwilę przeżyjemy. Jak wychodziliście z takiej chwili,
Było wam lżej? Kogo przepraszaliście potem najbardziej? Były słowa, które były w stanie wyrazić te przeprosiny? Czy jakiekolwiek słowa wtedy was satysfakcjonowały? Jakiekolwiek wyznanie satysfakcjonowało i przynosiło ukojenie? Istnieją takie słowa? Chcielibyśmy wymazać przeszłość, żeby jej w ogóle nie było. Nie chcemy w ogóle do tego wracać. Czasami największe wyznania z największych win są najkrótsze. Niewielomówne, są bardzo krótkie. Czasami jedno słowo przepraszam cię, to jest coś potężnego. Ale tak się dzieje tylko w jednej sytuacji. Jeżeli zdecydujemy się, no właśnie. Nie wszyscy przechodzą przez tę sytuację. Są tacy, którzy odbierają sobie wtedy życie. Są tacy, którzy idą wtedy zapić się i zaczynają pić do końca życia. I piją bez przerwy, żeby zapomnieć. Są tacy, którzy w różnych nałogach tą rozpacz i swoje obrzydzenie do siebie samego zakopują. Próbują zakopać, ale tego się nie da. Po prostu nie da. To wyłazi jak hydra, jak feniks się odradza. Obojętnie ile razy zakopiesz, tyle razy to znowu łeb wystawia. Nie wszyscy przechodzą przez takie chwile zwycięsko. Kojarzy mi się jeszcze jedna sytuacja. Spotkanie z Panem Bogiem. To było spotkanie z Jezusem twarzą w twarz. Obcowanie z Nim twarzą w twarz. Piotr nie do końca sobie zdawał sprawę, kim jest Jezus, a już zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, kim On jest i czego potrzebuje. Kojarzy mi się inne spotkanie z 4 Księgi Mojżeszowej, z 12 rozdziału. Gdybyście mogli, zerknijcie, bo zawsze jest lepiej, jeżeli słowa Boże, słowa Biblii przemawiają do nas też wzrokiem, kiedy możemy sami zobaczyć, posłuchać tego Bożego przesłania. 12 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Strona 162 w Biblii Warszawskiej. Jest to sytuacja, kiedy Miriam i Aaron też nie zdawali sobie z tego sprawy, kim są. I nie wiedzieli do końca, kim jest Mojżesz. I nie do końca rozumieli Boga. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. Mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam, przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia i wyszli we troje. A Pan zstąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawia mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego ośmieliście się wypowiadać przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Aaron i Miriam patrzyli na świat w dziwny sposób. Myśleli, jesteśmy tacy sami jak Mojżesz. On się wywyższa. On uważa się za kogoś lepszego. Myśli, że tylko on ma kontakt z Panem Bogiem? Tylko on zna prawdę? Tylko on zna wolę Bożą? My też znamy. Piotr też mówił, ja tu jestem z Bogiem, ja znam Boga, ja znam Jezusa, ja za tobą wszędzie. Miriam i Aaron, jesteśmy Bożymi ludźmi. Po naszej stronie jest prawda, po naszej stronie jest wierność. W lekcji uczyliśmy się, prawda, o tym, że nie ma podziałów, nie ma lepszych i gorszych. Wszyscy jesteśmy równi. Pan Bóg wszystkich nas tak samo traktuje. A Bóg powiedział, jesteście w błędzie. Jesteście w błędzie. Nie traktuję wszystkich tak samo.
Z prorokiem rozmawiam w widzeniu. Z Mojżeszem rozmawiam twarzą w twarz. A wy czasami prorokujecie. Jak śmiecie się wypowiadać przeciwko Mojżeszowi? Czy Pan Bóg wprowadza podział na lepszych i gorszych? Czy Pan Bóg powiedział, Mojżesz jest lepszy od was, a wy jesteście gorsi, ja z wami nie chcę rozmawiać twarzą w twarz? Czy tak Pan Bóg powiedział? Czy o to chodzi? Niemożliwe, prawda? To nie jest Bóg. Bóg taki nie jest. Dlaczego więc Pan Bóg rozmawia z Mojżeszem twarzą w twarz? Dlaczego z Miriam i z Aaronem nie rozmawia? Jeszcze jeden był moment, kiedy Pan Bóg powiedział, albo może niekoniecznie Pan Bóg powiedział, kiedy ktoś inny powiedział, z kim Bóg powinien rozmawiać twarzą w twarz. Pamiętacie jeszcze? Pamiętacie tę sytuację? Kojarzy wam się? Pod górą Synaj naród izraelski stoi i Bóg przemawia. I wtedy naród izraelski mówi, nie chcemy słuchać, nie mów do nas, nie mów, bo jak człowiek słucha głosu Bożego, widzi postać Boga, to ginie na miejscu. Nie chcemy z tobą rozmawiać, nie, niech tam Mojżesz idzie, on posłucha i on nam przekaże. Gdzie byli wtedy Miriam i Aaron? Gdzie byli? Drżeli tak samo jak cała reszta. Dlatego, że Bóg jest taki straszny? Dlatego, że Bóg nie chce z nimi rozmawiać? Dlatego, że Bóg nie chce, aby wszyscy byli prorokami? Dlatego, że On nie chce z każdym człowiekiem rozmawiać twarzą w twarz, a tylko sobie wybiera takich, którzy mu się spodobają z jakiegoś powodu. Po prostu chce ich lepiej potraktować. Nic podobnego. Sami nie chcieli. Bóg chciał z nimi rozmawiać. Słyszeli potężny, grzmiący, przerażający głos, dlatego, że się bali Boga. Ten sam głos słyszał Mojżesz i nie krzyczał, nie mów do mnie. Przecież to był ten sam głos. Wiecie, tak sobie myślałam, chciałabym słyszeć głos Boży tak jak Mojżesz. Chciałabym tak wprost, żeby mi się objawił, pokazał. Chcielibyście? Kiedyś podszedł do mnie jeden człowiek i powiedział, mam dla ciebie poselstwo od Pana. Chcielibyście usłyszeć takie słowa? Mam dla ciebie poselstwo od Pana. Co wtedy byście zrobili? Tak, część z was już wie, co ja zrobiłam. Ja zwiałam. Nogi się pode mną ugięły, serce zaczęło mi walić jak opętane, w głowie szum i po prostu uciekłam. Gdybyście mnie zapytali dzisiaj dlaczego? Nie wiem. Chciałam posłuchać poselstwa. 20 następnych lat żałowałam, że nie wystałam tam na miejscu i nie posłuchałam, że na przykład te nogi mi nie zamarły, nie wrosłam w ziemię i nie pozwoliły mi uciec. 2 minuty później, kiedy oprzytomniałam, żałowałam, ale już nie było powrotu. Bo przecież nie podejdę do człowieka i nie powiem mu, wiesz co, ty chciałeś coś mi powiedzieć, ja zwiałam jak głupia, ale teraz powiedz mi. Bo ja człowieka w ogóle nie znałam. W nas jest coś takiego, że my się boimy Boga. Boimy się prawdy? Boimy się usłyszeć prawdę? Czy Mojżesz Aaronowi i Miriam złe rzeczy obwieszczał? Nieprawdę? Dlaczego się buntowali? Przecież przekazywał tylko i wyłącznie słowa Boże. Dlaczego tak często my na lekcji szkoły sobotniej jesteśmy oburzeni czyimiś słowami? Zazwyczaj to są tylko słowa Boże przekazywane. Gdybyśmy tak mieli popatrzeć w środku, w siebie, jak często uciekamy przed Bożym poselstwem, dlatego że boimy się Go. Mam znajomą, z którą rozmawiałam kiedyś na tematy biblijne, Ewangelii. Bardzo fajnie szła ta rozmowa i czułam takiego fajnego ducha, otwartego. I w pewnym momencie ona mówi, wiesz co, nie chcę więcej rozmawiać.
Nie mówmy już więcej na ten temat. No dobrze, ale sobie myślałam, dlaczego? Nie zadałam pytania. Nie musiałam, sama powiedziała. Jak jeszcze coś powiesz, to mnie przekonasz. Ja nie chcę wszystkiego zmieniać. Nie mów już nic, nie mów już, nie chcę nic więcej wiedzieć. Gdy czasami siedzę na wystawach Expo, na tym punkcie konsultacyjnym, bardzo często oglądam ludzi, którzy przychodzą po pomoc i nie chcą słyszeć wieści. Nie chcą słyszeć wskazówek. Ja wiem, ja nie jestem lekarzem, ale wiem, że to, co przekazuję, jest prawdą, bo to jest Boża prawda. Bo to jest poparta Bożymi radami, duchem proroctwa, doświadczeniem najlepszych lekarzy. Nie ma nic, co można było temu zarzucić. Ale nie chcą ludzie tego przyjmować. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja jestem w takiej sytuacji, że muszę przekazywać rzeczy, które inni nie przyjmują. Jak to zrobić, żeby przyjęli? Jak im pomóc? I wtedy zrozumiałam jedną rzecz. Pan Bóg mi to bardzo wyraźnie pokazał. Ja sama nie chcę słuchać takich rad. Na co dzień w domu coś robię i słyszę od kogoś z rodziny. Wiesz co? To nie najlepiej robisz. Powinnaś się zmienić. Tak zachwyt na moim obliczu jest wielki wtedy. A na waszym? Dlaczego? Przecież to są bliscy nasi ludzie. Oni chcą dla nas jak najlepiej. Co więcej, oni nas znają często lepiej niż my sami. Dlaczego nie posłuchać tego, nie porozmawiać, nie zapytać, dlaczego tak myślisz? Dlaczego my to się krzywymi uciekamy i obrażamy? Pytałam Pana Boga, dlaczego tak jest? Bo przecież chciałabym poznać prawdę. I wiecie o moich problemach z nogą. Wystarczająco długo miesięcy latałam o kulach i potem kuśtykałam, żeby tego nie umkło to waszej uwadze. Chyba nikomu ze zboru. Konsultacja wielu różnych lekarzy. Każdy mówił, to nie moja działka, to tamtego. Szłam do tamtego, to nie moja działka, to tamtego. Noga, na której się nie dało stanąć, puchła jak szalona, bolała, nie dało się na niej chodzić. Jest zdrowa. Każda diagnoza, znaczy każde badanie, wszystko jest w porządku, niech ktoś inny zbada. Jakim cudem? To co jest tam do mnie tak? Wiecie, jak się ma kilka miesięcy takich doświadczeń, to człowiek ma już pełną głowę wszystkich czarnych wizji. No bo to jest takiego, kiedy człowiekowi coś dolega, boli go i nikt nie może zdiagnozować, nie? No jakaś makabryczna choroba, która zaraz mnie tutaj rozłoży, na wózku położy, unieczynni i w ogóle same najstraszniejsze rzeczy mogą być. I taka przerażona już. Nawet poszłam na wszystkie badania, jakie mi zlecili, chociaż nienawidzę badań, bo nienawidzę stawiać czoła prawdzie o swoim zdrowiu. Nienawidzę. Nie chodzę do lekarzy, nie robię badań, bo zawsze mi coś znajdą. Nie lubię prawdy o sobie, pod tym względem przynajmniej. Chyba innej też niekoniecznie. Chodziłam na te badania, bo już mi to naprawdę dało się nieźle we znaki. I nic. I nie ma leczenia, i nie ma diagnozy. I noga no niby powoli dochodzi do siebie i da się na niej chodzić, ale żeby to było chodzenie, to tak nie powiem za bardzo. I w pewnym momencie ktoś kiedyś rzucił taką myśl, nie do mnie, ale rzucił taką myśl. A jeżeli po prostu ta noga będzie taka zawsze? Jeżeli trzeba się pogodzić z tym, że ta noga taka zostanie? Wiecie, po pierwszym momencie stwierdziłem, jak to? Jak to na pewno nie przyjdzie? Jak to nie da się żyć bez takiej nogi funkcjonującej? Jak to? I przed moment, kiedy stwierdziłam, Panie Boże, zrobiłam wszystko, co się dało, co było w moim zasięgu. Trudno. No, nie będę chodzić, to nie będę chodzić. Będę siedzieć, to będę siedzieć. No. Kupę innych problemów się w związku z tym przyplączę. Trudno. No jakoś sobie doturlam się do końca. Jesteś ze mną, wspomożesz mnie. Odpuściłam sprawę, przestałam się przejmować. I wtedy po kilku tygodniach
ktoś z rodziny przychodzi do domu i mówi, wiesz co, śmieszna sprawa w pracy. Jeden z naszych pracowników, współpracowników przyszedł i mówi, że spotkał takiego magika, ha, 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 że tu mu naciągnął, tu mu sprawdził, ha, 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 i kazał mu rękę gdzieś przekrzywić i coś tam. I go przestało boleć. Ja sobie myślę, no następny jakiś nawiedzony kość. Nie? Świat jest pełen tych cudownych magików, uzdrowicieli. Ja bardzo ostrożnie takich ludzi. Ale coś mi nie dawało spokoju. I tak myślę, myślę i zaczynam rozmawiać. Słuchaj, a co konkretnie pokazywał? O co chodzi? Tak sobie myślę, no przecież ja znam to z medycyny, że rzeczywiście napięcia mięśniowe w nodze mogą się objawić bólem barku, bo to wszystko jest połączone. To zaczyna mieć sens. Potem się okazało, że ten magik to na podstawie mięśni stwierdził uczulenie na kawę i na gluten. Nie, zaraz, no to bez przesady. Ale potem myślę, to też ma sens. I wtedy pomyślałam o człowieku, który naprawdę jest w beznadziejnym stanie fizycznie. A może by mu pomógł? Widzicie, ja już na sobie położyłam kreskę. Może by pomógł. Ale czy jest godny zaufania ten terapeuta? Muszę iść i sprawdzić. Umówiłam się z gościem, żeby go sprawdzić. Kim on jest w ogóle? Czy ma sens, czy nie? Czy to jest jakiś taki szatan, czy demon, czy coś tam? Modliłam się bardzo. Umówiłam się, poszłam do gościa, już sprawdziłam go na wszystkie sposoby wcześniej. No, wyglądało wiarygodnie. Poszłam i wiecie co? Zrobił te swoje dziwne rzeczy. Tłumaczył mi wszystko. Wszystko mi tłumaczył, co ze mną robił. Wszystko tłumaczył dlaczego. Wszystko tłumaczył, jak działa. Wyglądało to dziwacznie, ale działało. Ja wyszłam od niego po pierwszej wizycie i mogłam iść na długi spacer. Myślałam, jak to? Powiem temu znajomemu, bo na pewno mu pomoże. Myślicie, że znajomy chciał słuchać? On był już u profesorów, był u specjalistów. On jest pod najlepszą opieką. I serce we mnie umarło po prostu w tym momencie. Mówię, dobra, on nie chce, to ja spróbuję. Może mi coś pomoże więcej. Może będę mogła faktycznie chodzić tak na stałe, nie tylko na chwilę. Nie wiedziałam jeszcze, że to jest na stałe. Nadal nie wiem, czy to jest na stałe, bo to dopiero co. Zaczęłam chodzić do tego terapeuty. 3 czy 4 wizyty są za mną. Zrozumiałam jedną rzecz, kiedy mi tłumaczył. I to wam bardzo chcę powiedzieć. Mięśnie w naszym organizmie wszystkie ze sobą są połączone. Układ nerwowy jest też, tak powiem, całością. To nie jest każda komórka osobno, każdy ośrodek osobno. Wszystko jest w naszym ciele niesamowicie połączone. Już wcześniej słyszałam, że pewne masaże stóp mogą powodować zmiany w bólach bądź niebólach głowy, czy nawet w sposobie myślenia. Wszystko, słyszeliśmy o tym wszyscy, ale ja na własnej skórze doświadczyłam tego, że człowiek sprawdzał, wizyta trwa godzinę. Przez pół godziny, 35 minut, on przeprowadza na mnie różne testy i to była moja praca. Proszę napiąć rękę, nie pozwolić jej przesunąć. Napinam. A teraz znowu napinam. Drugą rękę, znowu to samo. Któryś tam mięsień, tak rękę ustawiam. Teraz tak rękę ustawiam. Myślałam, co on robi? Pół godziny tego takiego machlowania, już wszystkie mięśnie miałam tutaj, wiecie, rozgrzane i w ogóle wymęczone, a on nic nie robi, tylko mi gdzieś trzyma. A potem wystarczyło 10-15 minut i ja czułam, jak puszczają napięcia. I wtedy zrozumiałam taką rzecz, po prostu jak objawienie na mnie spłynęło. Boża prawda to jest całość. Wszystkie elementy są ze sobą połączone. Nasz strach bądź nie, nasze poczucie bezpieczeństwa bądź jego brak, nasza siła bądź nasza słabość. I gdy jeden z tych elementów szwankuje, odbija się to na całej reszcie. Na całej reszcie. I jeden szwankujący element może spowodować, że leży nam całe życie chrześcijańskie. Miriam i Aaron byli
niesamowicie pomocni Mojżeszowi. To byli jego najbliżsi ludzie. Dali mu wsparcie w sytuacjach, kiedy on tego potrzebował. Aaron wyszedł mu naprzeciw. Pamiętacie, prawda? Był jego ustami. Przemawiał do ludu. On cały czas był przy Mojżeszu. Miriam jako dziecko go pilnowała. Niesamowite, tam była taka bliskość niezwykła między nimi. W jednej rzeczy zaszwankowali. W jednej. Potem Miriam znowu się wpadka zdarzyła i nawet miała przez chwilę trędowatą rękę, prawda? Czy cała była trędowata? Jedna rzecz szwankująca potrafi nam rozłożyć chrześcijańskie życie. Ale żeby ją znaleźć, ile potrzeba wysiłku z naszej strony szukania, współpracy z Bogiem. Bóg napina różne miejsce w naszym życiu, w naszym ciele. Bóg każe współpracować, spróbuj, zobacz jak tu działa. Popatrz, tu nie działa. Pozwól, że tę rzecz spróbujemy razem coś z nią zrobić. A my czasami sobie odpuszczamy po 15 minutach szukania. To nie ma sensu. Tyleż można szukać. Ja byłem już u takich specjalistów, ja już spróbowałem, no, mam problem z oglądaniem niewłaściwych rzeczy, ja już próbowałem nie oglądać, ale wiesz, tam zawsze coś było. Ale to człowiek zawsze wraca. No wszystko mamy wytłumaczenie. A Bóg mówi, rób razem ze mną. Poznaj prawdę o sobie. Poznaj prawdę o mnie. Poznawajmy tą prawdę razem. Jako całą jedną prawdę. Nie jako każda. Ty masz osobną prawdę o sobie, osobna jest prawda o Bogu. To jest cała jedna prawda. I Bóg chce z nami rozmawiać twarzą w twarz, jak z Mojżeszem. I razem z nami, twarzą w twarz, chce to sprawy załatwiać. Nie z bratem, nie z siostrą, nie posyłając nas, nie upokarzając nas gdzieś tam. Ale twarzą w twarz chce z nami rozmawiać. Jeżeli kiedykolwiek w życiu zawołaliśmy pod górą Synaj, Panie, nie przemawiaj do mnie twarzą w twarz, bo jestem przerażony tym, to wróćmy do Boga i powiedzmy, przepraszam. Nie chcę przez Mojżesza. Chcę twarzą w twarz. I Pan Jezus takich modlitw wysłuchuje. Bóg takich modlitw wysłuchuje. Do ludu izraelskiego przyszedł ponownie, żeby rozmawiać z nim twarzą w twarz. Przyszedł? Kiedy? W postaci Jezusa. Przyszedł sam osobiście. Przyszedł i rozmawiał ze swoim ludem twarzą w twarz. Przekazywał im prawdę. O nich samych. Ta prawda czasami była bardzo bolesna. Ile razy usłyszeli? Grzeszysz. Nie rób tak. Zostaw to, co robiłeś. Młodzieniec usłyszał. Mężu, co usłyszał z młodzieniec? Sprzedaj wszystko, co masz. Przyjdź i naśladuj mnie. Mojżesz tego nie wytrzymał. Przepraszam, młodzieniec tego nie wytrzymał. Też uciekł. Odszedł. Nie zawsze mamy opisane tak dokładnie reakcje ludzi, ale na przykład o Piłacie, pamiętacie? To możemy sobie przeczytać, bo to jest też bardzo ciekawa postać i bardzo dokładnie objawia, ukazuje to, o czym mówimy. Pamięta ktoś, gdzie jest sytuacja z Piłatem? Jako ciekawostka, jako podpowiedź powiem wam, że gdy szukałam słowa prawda, najwięcej razy to słowo jest użyte w Ewangelii Jana. I tam są wszystkie słowa o Jezusie jako o prawdzie, drodze, życiu. Tam jest cała kwintesencja używania pojęcia prawda, bardzo wprost. I właśnie w Ewangelii Jana w 18 rozdziale, gdy Piłat rozmawia z Jezusem,
Na przykład od 33 wersetu zacznijmy. Wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do Niego: czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli Ci o mnie? No wiadomo, że mu powiedzieli, prawda, bo przecież donieśli ze skargami, ale Jezus zadawał pytanie, czy sam zadajesz to pytanie od siebie, Ty chcesz wiedzieć, czy chodzi Ci o to, co oni tam mówią? Czy interesuje Cię prawda o mnie, czy interesuje Cię załatwienie sprawy? Więc Piłat odpowiada mu: czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? No widać, że niekoniecznie go to interesowało tak bardzo. Ale Pan Jezus się nie poddał. Powiedział: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Martwisz się o sprawy władzy w państwie. Ja ci nie zagrażam, bo mnie nie interesuje ta władza państwowa. Moje królestwo nie jest stąd. Zobacz, ja w ogóle funkcjonuję na innych zasadach. Ja mam inne priorytety w ogóle. Mnie ta władza nie interesuje. Moje królestwo, moja prawda jest zupełnie kontinent. Rzekł mu Piłat: a więc jesteś królem, odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jesteś królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. I tu mówi właśnie Pan Jezus te najważniejsze słowa. On jest po to, żeby objawić prawdę o Bogu, o was, o naszych wzajemnych stosunkach, o możliwości nawiązania tych stosunków, o możliwości wybawienia. Ja jestem ucieleśnieniem tej prawdy. Moje życie jest świadectwem tej prawdy. Ja tą prawdę daję przez wszystko, kim jestem, co robię, jak robię. I rzekł do niego Piłat: co to jest prawda? I tu najlepsze. A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: ja w nim żadnej winy nie znajduję. Mówisz o prawdzie z nieba jakiejś, nie z tego świata, królestwo nie z tego świata, o prawdzie, która jest w tobie. Każdy ma swoją prawdę. Cóż to takiego jest prawda? Każdy ma swoją prawdę. Jeden taką, drugi inną. Nie ma czegoś takiego prawda absolutna. Nie ma czegoś takiego jak jedyne zasady dobre dla wszystkich. Nie ma czegoś takiego jak jedna uniwersalna mądrość. Każdy jest inny. Wychodzi więc do Żydów i mówi: słuchajcie, on wam nie zagraża. Ja nie znajduję w nim winy. On tutaj nic nie rozrabiał. Ja nie mam z tym nic wspólnego. O co wam chodzi? I dzisiaj jest dokładnie tak samo. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Ja rozmawiam z ludźmi o zasadach zdrowia na Expo i każdy mówi: ale jestem specjalnym przypadkiem. U mnie to nie działa. Ja mówię: człowieku, jesteś suchy jak wiórek. Powinieneś pić wodę oczywiście po łyku i tak dalej, żeby się nawodnić, bo tutaj masz wielkie potrzeby, pewne rzeczy jakieś tam trzeba zmienić, ale potrzebujesz nawodnienia. Nie, ja nie potrzebuję, jak piję wodę, to mnie głowa boli, ja tego nie będę pił. Widzę człowieka, który ma cholesterol pod niebiosa. Proszę panią, tłuszcz mi nie szkodzi, ja jem tłuszcz cały czas i mi nie szkodzi. Ja mówię: jak panu nie szkodzi? Cholesterol ma pan 400, jak panu nie szkodzi? Ja mam taki organizm, to mam, u nas jest genetyczne. Słuchajcie, każdy jest specyficznym przypadkiem. Każdy z nas jest specyficznym przypadkiem. Ile razy my mówimy: dobrze, dobrze, głoszenie Ewangelii to jest dla tamtych, bo mają dary, dla mnie nie, bo ja jestem specyficznym przypadkiem. Ja wiem, że wszyscy powinni głosić, ale ja nie, bo ja nie mam takiego daru. Ja mam inny dar. Jaki masz? Nie wiem. Pan Bóg powiedział: to, a to jest dobre. Ja wiem, że tak powiedział, ale nie zabronił innych rzeczy. Każdy z nas jest specyficznym przypadkiem i każdy z nas boi się stanąć przed Bogiem, boi się usłyszeć: nie jesteś specyficznym przypadkiem. Jesteś stworzony według Bożych zasad. Twoja psychika, twoje ciało, twoje emocje działają według tych samych zasad, co każdy inny człowiek. Masz specyficzne dary, masz specyficzne umiejętności, masz specyficzne doświadczenia, twoje własne, ale nie czyni cię to kimś innym gatunkowo od reszty.
Potrzebujesz mojego głosu dokładnie tak samo jak Mojżesz, mówienia wprost. Potrzebujesz mojego zbawienia dokładnie tak jak każdy inny. Potrzebujesz głosić Ewangelię dokładnie tak jak każdy inny. Potrzebujesz otworzyć się, bo tym taki zaklajstrowany człowieku męczysz się. Potrzebujesz serce otworzyć dla drugiego człowieka. Jestem za biedny. Ja nie mówię o bogactwie, ja mówię o sercu. Potrzebujesz przebaczyć każdemu, kto wobec ciebie zawinił. Bo umierasz z nieprzebaczenia. Ty, a nie ktoś inny. Nie mamy każdej indywidualnej prawdy dla siebie. Prawda jest jedna, wspólna dla wszystkich. Każdy z nas jest grzesznikiem. Tak samo jak wy, tak samo jak ja, tak samo jak był Piotr, był Mojżesz, był Miriam, była Miriam, był Aaron. Wszyscy jesteśmy dokładnie takimi samymi grzesznikami, którzy funkcjonują na tych samych zasadach. Jak nam się mówi przykre słowa, to się odwracamy i uciekamy. A Bóg mówi, nie uciekaj, wierz we mnie. Wierz we mnie, ten głos Pana Jezusa po tym, jak powiedział do Piotra, zaprzesz się mnie, nie wiesz, kim jesteś, ale wierz we mnie, ufaj, wracaj do mnie, przyjdź do mnie, zechciej słuchać mojego głosu. Tak, przebacz temu, kto ci w życiu nakopał 100 000 razy. Nie przeprosił ani raz, ale ty przebacz, bo to jest jego problem, że nie przeprosił. Jeżeli nie przebaczysz, to się staje twoim problemem i ty przez to umierasz. Przebaczyliście każdemu, kto wam zrobił przykrość? Każdemu, kto wam powiedział przykre słowo, chcecie podać rękę? Uśmiechnąć się? Macie dla niego dobre słowo? Każdemu, kto jest niesympatyczny i złośliwy i paskudny, podacie rękę? A czas to zrobić. Czas to zrobić. Czas zmienić swoje życie na zdrowsze? Czy będziecie czekać, aż was zawał załatwi? Bo wiele osób tak robi. Póki jestem zdrowy, bo jestem zdrowy. Pan Jezus mówi, nie, słuchaj moich zasad, a nie dotknę cię żadną chorobą, jaką dotknąłem Egipt. Ale my dopiero wtedy, kiedy zachorujemy, część zasad chcemy stosować. Przecież szkoda życia. Szkoda życia. Przychodzimy tu, żeby nawzajem się budować. Słuchajmy głosu Bożego, który przemawia przez usta braci i sióstr. Na lekcji wspaniałe myśli, wspaniałe doświadczenia. Słuchajmy. Mówmy, bo inni potrzebują tego naszego świadectwa. Bóg potrzebuje świadectwa naszego życia, a nie uzyska w żaden sposób tego świadectwa, jeżeli nie otworzymy ust. Bo nikt nie będzie wiedział, skąd to masz. Dlaczego? Przecież to nas niszczy, jeżeli milczymy. Przecież to nas niszczy, kiedy nie słuchamy. A Bóg tego nie chce. Bóg chciał rozmawiać z Izraelem twarzą w twarz. Bóg chciał tak samo jak z Mojżeszem. Jezus chciał, aby wszyscy przyjęli Jego naukę. A przyjęła garstka. I nadal to jest garstka. Gdy za czasów Izraela Bóg powiedział, że przesieje was jak pszenicę, tylko resztka ocalona będzie. Jesteśmy duchowym Izraelem. Przesieje nas jak pszenicę i tylko garstka będzie ocalona. A przecież Bóg chce ocalić wszystkich. Każdego z nas. Łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Mojżesz dał zakon, dał literę, ale łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa, przez prawdę. Prawda, kochani, nas wyzwala. Ona nas wyzwala. Gdy patrzymy na nią z zewnątrz, wydaje się zagrożeniem, przykrością, ale gdy ją przyjmiemy, to daje wolność. Wiecie o tym? Jak następnym razem ktoś wam powie przykre słowa, będziecie o tym pamiętać, że prawda was wyzwala. Kiedy będzie niewygodnie, będziecie pamiętać, że Bóg właśnie was wyzwala. Pamiętajcie, bo tak się właśnie dzieje.
kiedy Bóg wam powie, a być może nigdy nie będziesz robił tego, co chcesz. Przyjmijcie, bo to wyzwala. Powiem wam, że po tych spotkaniach u fizjoterapeuty, które on tam ze mną coś robi, bardzo mało on robi, głównie razem pracujemy i tylko na mięśniach, na ścięgnach, na jakimś układzie nerwowym, w sensie drażnienia różnych nerwów. Oglądam, jak ciało ludzkie jest fenomenalnie skonstruowane. Na własnym przykładzie, na swoim ciele widzę. To jest geniusz, to po prostu jest te wszystkie ścięgna, które są. Jakbyście zaczęli studiować anatomię, to jest tak fenomenalne współpraca wszystkiego, jak to ze sobą działa. Okazało się, że u mnie czasami mnie gdzieś bolała szyja i gdy sprawdzał różne tam kręgi, sprawdzał mięśnie, okazało się, że w jednym miejscu miałam hipernapięte mięśnie. Nie dało się ich rozluźnić. Kompletnie się nie dało. To tak zabawne było, tylko na koniec wam powiem. Teraz kilka dni temu. Kazał mi głowę przekrzywić w tą stronę, ramię przyłożyć do głowy i chciał mi odsunąć głowę, a ja miałam nie pozwolić. No więc nie pozwoliłam, żaden problem. A potem mi podrażnił gdzieś jakieś zakończenia nerwów i powiedział, i proszę teraz to zrobić. No i teraz to robię, żaden problem. Z drugiej strony mi to zrobił, na początku żaden problem, podrażnił, nie mogę utrzymać głowy. Jak to? Przecież tu mogłam, a tu nie mogę, co pan mi zrobił? No to jeszcze raz tu spróbujemy, znowu próbujemy i nic. On mówi, tu pani ma zacementowane na mur. Ja tu jestem, to jest człowiek bardzo silny i ćwiczy w ogóle różne rzeczy i naprawdę to jest kawał mięśniaka. Ja tu całą parę włożyłem, ale w życiu pani tego nie rozerwę, tego się nie da. Tak, ma pani to zacementowane, a powinno dawno puścić. I potem podrażnił mi pewne, tam masował pewne mięśnie, rozluźniał je i gdy rozluźnił, zrobił dokładnie to samo i głowa poleciała. Jak to? Tyle lat z tak napiętym mięśniem gdzieś tutaj byłam, nawet nie wiem jakim, bo już nie znam się tak na anatomii. Coś tam gdzieś miałam napięte, tak potężnie. I powiem wam, że teraz ja chodzę i głowa sama mi się prostuje. To moja rodzina mi mówiła, wyprostuj się, po co masz tą głowę na dół? Weź głowę do góry. A ja nie, to było moje normalnie, fizjologiczne. Cokolwiek czytałam, od razu tak, jadłam tak. A teraz czytam Biblię sobie. Szłam teraz na spacer, wziąłam Biblię, czytałam sobie, tak szłam i czytałam, bo mi było tak niewygodnie. Przecież tak jest lepiej, jak fajnie jest. Śniadanie jem, to się utytułałam trochę, bo śniadanie jadłam w ten sposób, mi ciągle spadało, bo ja nie przyzwyczaiłam takiego jedzenia, bo ja zawsze nad talerzem. Jedno rozluźnienie i takie zmiany wszędzie, w barkach, w plecach, w chodzeniu. Jesteśmy tak skonstruowani, że nie ma siły. Jedna rzecz nawalająca rozwala nas zupełnie. Nie dlatego, że niszczy, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że inne mięśnie przejęły funkcję tego dysfunkcyjnego, który był w pewnym momencie uszkodzony i musiał się zregenerować. Całe ciało współpracowało, żebym mogła żyć. Całe ciało. I Bóg robi dokładnie tak samo. Nie giniemy dlatego, że w jednej sprawie nawalamy. Powinniśmy, ale nie giniemy, bo cała reszta przejmuje ciężar. Czasami ciężar przejmuje rodzina. Ciężar naszych wad, grzechów, upadków przejmuje rodzina. Czasami współpracownicy, czasami sąsiedzi zagryzają zęby i wytrzymują głośną muzykę na przykład. Rodzina zagryza zęby i wytrzymuje nasze przykre słowa. Albo bierze się do roboty i wytrzymuje nasze lenistwo. Gdzieś ktoś z tego powodu ponosi konsekwencje, bo Bóg nas stworzył jako jedno wielkie ciało. Potrzebujemy się uwolnić z tych rzeczy, które nas skrępują, które spowodowały właśnie grzech, napięcie, dysfunkcję, brak oddechu, brak pracy serca prawidłowej, brak prawidłowego przepływu krwi, brak dotlenienia. My tak naprawdę możemy się uwolnić. Pan Jezus powiedział, poznajcie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Gdzie to jest zapisane? Ewangelię Jana, 8 rozdział. Otwieramy, bo te musimy przeczytać. Tego nie możemy zostawić od tak po prostu.
Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 31 wersetu. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, do nas. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jeżeli wytrwamy w słuchaniu Bożego Słowa, jeżeli wytrwamy w przyjmowaniu Bożego poselstwa, poznamy prawdę i doznamy wolności, jakiej potrzebujemy. Jeżeli wytrwamy w słuchaniu i w przyjmowaniu prawdy, jeżeli wytrwamy przy Bogu, gdy chce z nami szukać, gdy chce z nami ćwiczyć, gdy nas przeprowadza przez trudne doświadczenia, gdy pozwala, byśmy musieli poddać się i zrezygnować ze zdrowia, z pieniędzy, z pracy, być może z bliskich przyjaciół, po to, żeby oddać nam to z powrotem, wcześniej czy później. Czasami zaraz, czasami po miesiącu, czasami dopiero na nowej ziemi, ale odda nam to. Inaczej stracimy na zawsze. Potrzebujemy wytrwać w słuchaniu Boga i w społeczności z Nim, żebyśmy mogli być wolnymi ludźmi. Amen.